Witam Was bardzo serdecznie w przedpremierowej recenzji całego pierwszego sezonu, jednego chyba z najbardziej wyczekiwanych seriali początku tego roku, czyli Altered Carbon od Netflixa. To jest serial, który już ma w tym momencie zapewniony drugi sezon. Od początku też był porównywany albo promowany trochę tak jako serial, który estetyką nawiązuje do Blade Runnera. No nie tematycznie, ale estetycznie na pewno. Też jest to cyberpunk. Ja bardzo lubię cyberpunk, więc bardzo na niego czekałam. Premiera serialu oficjalna 2 lutego na Netflix. Oczywiście wszystkie odcinki naraz. 10 odcinków jest w pierwszym sezonie. Dostaliśmy odcinki przedpremierowo, rzuciliśmy się do oglądania. No i w tym momencie mogę Wam już powiedzieć, że Altered Carbon jest na pierwszym miejscu na mojej liście największych serialowych rozczarowań ostatnich kilku miesięcy. Scenariusz 10-odcinkowego serialu oparto na powieści Richarda K. Morgana z 2002 roku, a właściwie luźno oparto. Zwykle przy recenzowaniu adaptacji mam pewien problem z oddzieleniem serialu od oryginału, bo czy adaptacja musi być w 100% wierna, na ile scenarzyści powinni ingerować w materiał źródłowy, to pewnie temat na osobny filmik i długą rozkminę, ale powiem Wam tak. Ingerencje są fajne, jeżeli rozwijają fabułę. Jeżeli psują historię, upraszczają albo wypaczają przekaz, musi mieć to jakieś uzasadnienie. Ale jeżeli go nie ma, to jest po prostu barbarzyństwo i tak jest niestety w przypadku Altered Carbon. Fabuła serialu oparta jest na bardzo ciekawym koncepcie nieśmiertelności, która jest dana tylko nielicznym. W świecie przyszłości ludzka świadomość przechowywana jest w tak zwanym modyfikowanym węglu na specjalnych dyskach, które da się wszczepić dowolnej powłoce, czyli ciału. Ci, których stać na klonowanie swoich powłok i nieustanne aktualizacje systemu, mogą żyć wiecznie. Nieśmiertelność demoralizuje, śmierć przestaje być nieuchronna. To oczywiście ma cały szereg implikacji etyczno-moralnych, włączając w to zanik kultów religijnych, które traktowane są w książce Morgana jak sekty. Głównym bohaterem Altered Carbon jest Takeshi Kovacs, którego w serialu gra znany m.in. z The Killing Joel Kinnaman. Kovacs jest emisariuszem, który zostaje wyciągnięty z poczekalni przez nieśmiertelnego miliardera Bancrofta, w tej roli z kolei James Purefoy. Ma mu pomóc rozwikłać zagadkę jego własnego zabójstwa w zamian za własną wolność. To świetny punkt wyjścia do takiej cyberpunkowej opowieści, która oprócz tej warstwy filozoficzno-futurystycznej ma też po prostu sporą dawkę mordobicia i akcji. I tutaj zaczyna się pierwszy poważny problem Altered Carbon, czyli problem z tożsamością. Serial do końca sam nie wie, czym jest. Sensacyjnym sci-fi w stylu neo-noir ze sporą dawką brutalności i nagości, traktatem moralnym o duszy, totalnie wypaczającym przesłanie książki Morgana, czy romansem rozgrywającym się w dżungli, gdzie idealnie wystylizowani bohaterowie przechodzą szkolenie z survivalu. Wszystkie te elementy słabo do siebie pasują, szczególnie element ostatni, który w 90% jest wymysłem scenarzystów, bo w książce jest po prostu marginalny. Za to w adaptacji Netflixa przybrał rozmiary i stylistykę sequela The Shannara Chronicles. Nie będę nawet wspominać o innych przekręconych wątkach, które fabularnie robią z niego opowieść z twistem rodem z thrillerów z lat 90. Z początku nie jest jeszcze tak źle, akcja ma swoje tempo, do 3 odcinka włącznie jest w miarę okej, a potem stopniowo siada. I nie pomagają tutaj ani sceny walk, ani strzelanina, ani mordobicia, ani nagość i sekspozycja, które akurat w tym serialu są bardzo, ale to bardzo obecne, powiedziałabym, że trochę jednak za bardzo i często bez uzasadnienia fabularnego. Jeszcze do niedawna śmiano się z HBO, które w każdej większej produkcji serialowej musiało mieć jakąś orgię, tyle że HBO mocno pod tym względem wyhamowało, podczas gdy Netflix najwyraźniej uznał, że nic tak nie przyciągnie widowni jak stare, dobre szczucie cycem o subtelności żywcem z dowolnego billboardu reklamy zaprawy murarskiej. Nie lepiej jest z realizacją. Serial, jak już wspominałam, promowano porównaniami do Blade Runnera i teraz widać, jak bardzo to było od początku ryzykowne, dlatego że po prostu no, nie da się tych dwóch produkcji porównać. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że to jest serial, serial ma mniejszy budżet, chociaż akurat w tym wypadku ten budżet nie był aż tak bardzo niski, bo to jest 7 milionów średnio na odcinek, czyli sporo, czyli łącznie 70 milionów. No ale mimo wszystko
za te pieniądze nie udało się stworzyć takiego bardzo wiarygodnego świata przyszłości. Tyle tylko, że nie tutaj leży problem, chodzi bardziej o to, że ten świat stworzony jest za mało taki mięsisty, za mało namacalny. Dajmy na to, w The Expanse udało się to osiągnąć, w Altered Carbon absolutnie nie. Wszystko tutaj jest za czyste, za sztuczne i dotyczy to również bohaterów, którzy są po prostu za bardzo umalowani, piękni, doskonali, niezależnie od okoliczności. Mimo świetnej kampanii marketingowej, mimo świetnych plakatów, bardzo dobrych zajawek, pod względem designu serial po prostu kuleje. Wizja przyszłości jest anachroniczna, przez co trudno się wczuć w ten futurystyczny klimat. Na koniec trochę o obsadzie i aktorstwie. No więc obsada jest, aktorstwo również jest. Jedyne wrażenie, jakie zrobił na mnie ktokolwiek w tym serialu, to Joel Kinnaman, który rzeczywiście robił co mógł, żeby z tej źle napisanej roli wykrzesać cokolwiek. W recenzji w Entertainment Weekly napisano: serial podejmuje tematykę płci, rasy i rozwarstwienia społecznego z subtelnością cepa i trudno nie podpisać się pod tym zdaniem obiema rękami. I jeśli, tak jak myślę, miała być to odpowiedź Netflixa na Westworld, to coś poszło bardzo nie tak. Tyle od nas. Wiem, że się ostro przejechaliśmy po Altered Carbon. Rzadko to robimy, no ale w tym wypadku to jest naprawdę w pełni uzasadnione. Nie to nam obiecano. Słuchajcie, to jest taka historia z takim niesamowitym potencjałem. Można było zrobić z tego fantastyczną produkcję, może nawet z mniejszym rozmachem, ale naprawdę dużo lepszą fabularnie. No poza tym, wiecie, te kampanie promocyjne, te plakaty, te zwiastuny, to wszystko obiecywało coś dużo, ale to dużo lepszego. Zastanawiam się nad tym, czy gdybym nie znała oryginału książkowego, inaczej podeszłabym do tego serialu, ale wydaje mi się, że chyba jednak nie, bo rozmawiałam z innymi osobami, które widziały przedpremierowo cały sezon i nie znają książki, no i no, zasnęły po kilku odcinkach dosłownie. Też widzą te niedoróbki realizacyjne, także myślę, że to nie tylko coś z nami jest nie tak, ale mimo wszystko zachęcam Was do obejrzenia przynajmniej pierwszych odcinków albo całego sezonu, a nuż może Wam się spodoba. Oczywiście jak już zobaczycie, to zachęcam Was bardzo do dyskusji w komentarzach, a poza tym to wiecie co robić, koniecznie dawajcie lajki, subujcie nasz kanał, wpadajcie na Face'a, na Instagrama, na Twittera, do grupy Ogarniamy Seriale z Jakby Nie Patrzeć, no i w ogóle oglądajcie nas, do następnego.